jest taki piękny rynek, największy rynek na sam w Europie. Ja, no, Europa, tak. A to jest najstarszy kościółek? To jest starszego, ja tak wiedziałem. Tak, początek XII wieku. I ten budynek tutaj jest starszy, to jest z pierwszego, nie? Tak. Stary, taki stary. To jest pozostałość po targach, które tu się odbywały. But the real work is done not in the government. They're going to take credit for the good, okay? And but my point is this, you know, that the real work is done at this one, okay? With businesses, you know, the Luger, you know, the people, okay? And like in universities, it's not done rector the rector, it's professora the professora. Polska i Teksas. W Polsce często myślimy o Teksasie jako o takim kraju nadziei. Kraju, w którym nie trzeba nosić masek, w którym nie rządzą komuniści. Kraju, który ma ogromną przyszłość. Dość powiedzieć, że budżet Teksasu, samego Teksasu, jest 30% wyższy niż budżet całej Rosji. Tak, nie przesłyszeliście Państwo. 30% wyższy jest budżet samego Teksasu, gdzie mieszka około 30 milionów ludzi, niż budżet całej Wielkiej Rosji Putina. To pokazuje siłę Teksasu. Teksasu, który myśli inaczej niż Kalifornia i którego gubernator, dzisiejszy gubernator, jest przewidywany jako jeden z ważnych kandydatów republikańskich w wyborach prezydenckich już dziś. Teksas, który bardzo dobrze radzi sobie nie tylko w ekonomii, ale także bardzo dobrze radzi sobie w wojnie światopoglądowej. Dlaczego tak dużo mówię o Teksasie? Bo zdarzyła mi się okazja rozmowy z panem Jimem Mazurkiewiczem. Jakubem Mazurkiewiczem. Dlaczego mówię Jakubem? Ponieważ pan Mazurkiewicz w piątym pokoleniu jest Polakiem. Języka polskiego nauczył się od swojej babci, babuszki, jak ją nazywa. I to jest język, jakim mówiło się w Wielkopolsce na początku XX wieku, w końcu XIX wieku. To jest taki język. I tym językiem mówi pan Jim Mazurkiewicz, który jest szefem Polsko-Amerykańskiej Rady Polonii, czyli organizacji, która grupuje Polonię w Teksasie, ale jednocześnie jest bardzo ważnym człowiekiem w szkole liderów, z której wychodzą, no można powiedzieć, najważniejsi politycy Teksasu dziś. Pan Jim Mazurkiewicz jest także prawdziwym kowbojem, dlatego że ma swoje rancho, ma swoje krowy i ma swoje buty, broń, kapelusz, wszystko to, co nam kojarzy się z mieszkańcem Teksasu. Słowem, jest to niezwykle ciekawy rozmówca, z którym chciałbym chwilę, żeby Państwo posłuchali naszej rozmowy, ponieważ pan Mazurkiewicz przyjechał do Polski z pewną bardzo ważną misją. Ale na początek może trochę o tej rodzinie, bo to niezwykłe, że przez 5 pokoleń przetrwał język polski. Jak ten język polski przetrwał w rodzinie Mazurkiewiczów w Teksasie? Jak trzymamy się dzisiaj, jesteśmy dumni, jesteśmy Polaków. Nigdy nie zgubiliśmy naszym serce polskiego. To dzisiaj. Mój babcia się nauczył mi po polsku językiem, dziadek. To jest mój mama i tata, pierwszy języka były po polsku. Oni się nauczyli po angielsku na pierwszej klasie. So, ja jestem piąty pokolenia. Ja pamiętam piąty pradziadkowie. Ja byłem 17-20 lat. Kiedy oni wszyscy umarły. So ja byłem dosyć wiek, miałem rozmawiać z nim. Poznam moi pradziadkowie, ale pradziadkowie przyjechali do Teksasie. Bo te pradziadkowie się urodziły się tam i były takie małe Polonie tam. Sklepy mieli, wszystko było po polsku, kościele mieliśmy, wszystko tak, szkoła mieliśmy, wszystko po polsku było i trzymamy te języka. Ale kiedy ta druga wojna przyszła, musieliśmy poszukać inne pracy, bo farmy wtedy było za małe i tak dalej. Dziadki zostały tam na farmę, tata, mami poszły do Houston, poszukali pracy tam. Tata tam pracował, nie podobał im się.
I wtedy on kupił taki mar farma tam, i wtedy nasi moi bracia i siostry tam się hodowane tam na taki mar farma, but on pracował tam na poniedziałek do piątek w Houston, na weekends i tak dalej, farmery pracował na farma i dzieci pracowali co dzień na farma tam. But, ale trzymaliśmy naszym kultura. Kogo jest blisko zimie, jest blisko to twojej kultura. I Polska jest Polonia, Polonia jest farma. Dlaczego dzisiaj jeszcze trzymamy nasze języka, kultura, nasze muzyka i jeszcze tańcujemy? Tak było po XIX wieku. Słyszałem, że zna pan ponad 300 przyśpiewek weselnych polskich i potrafi pan zagrać na akordeonie. Tak. Ja graję na akordeonie, mogę śpiewać te same piosenki, co pradziadkowie śpiewali po XIX wieku. Jedna piosenka już wiem, Oscar Kolborg, jest pisana tam na książka, jest 800 temu była zrobiona. To dzisiaj jeszcze śpiewam tę piosenkę. Ja graję tę piosenkę. Ja śpiewam tak wielko mój tata je. To jest ta piosenka. Jest taki oberek, ale jest bardzo, bardzo piękna. Ile organizacji polonijnych jest skupionych w Radzie w Teksasie? Po naszym organizacji mamy 50. Inne są wiązane już. Te są polski paryfia, polski ferma, te są polskie organizacje, polskie festiwale i tak dalej. I w Teksasie rośnie. Nie jesteśmy tak dużo, tak Chicago i Nowy Jorku, ale jesteśmy bardzo aktywnie. Houston jest centrum teraz Polonia w Teksasie. Najwięcej Polaków są tam, ale dużo jest Dallas, San Antonio, Austin, ale pod Shee też są ludzie tak jak ja, po piątej pokolenie. Ale oni już zgubili języka, bo oni jeszcze wiedzą, oni są Polaków. Oni tutaj jeszcze czują, oni są Polaków. Ale po Houston oni są pierwsze i drugie pokolenie. Tam jest ten największy festiwal. Majo mamy na Konstytucja i wtedy na Dożynki, wtedy na wrzesień mamy. Wtedy dwa razy na rok tam Houston ma. Tam paryfia Matka Boska Częstochowska. Tam jest szkoła. Jest 125 czy 130 studentami na sobotę. Dallas też ma szkoły polskiego. Polski paryfia, polski mas mają. Pewnie jest 85 osób tam na szkoła. Austin też ma szkoły. Pewnie jest 60 studentami tam w Austin mają. I polski master mają. San Antonio ma polski master. I so, Texas, polskie serce bije bardzo dobrze polski. W Teksasie. A gubernator bywa na imprezach Polonii? Tak, żona była zaproszona. Ona była naszym wielkim gościem na naszym konstytucie, na 3 maja, kiedy mieliśmy takie celebracje tam na paryfia Częstochowa, Matka Boska Częstochowa, ona przyszła. Ona tak była, się cieszyła, że widzieć jeszcze taki dużo kultura Polski jeszcze bije tam w Houston. To jest bardzo piękne i ważne, i bardzo piękny festiwal jest ta. Jedzina, ona spróbowała kiszka, golonka, pierogi, gołąbki, wszystko spróbowała i wszystko było pieczne. Ona tak mówi, bardzo podobała się. I bardzo podobała się te stroje, te wokół stroje, te takie ładne kolory mamy. Mamy po krakowskim, mamy łowiczkim, ja mam wielkopolskim i mamy góralskim. I wszystko te stroje mamy i tańcują. Mamy taki grupa zespół, się tańcują, się nazywa się Wawel, Wawel tutaj. I oni są bardzo dużo ambasadorzy do Polski, Polonia i Polska, bo oni tańcują na samym Teksasie. Oni były tutaj na paradzie tam w Nowym Jorku też. Nosili tablice w Teksasie, Polonia. I ja jestem bardzo dumny, oni dobrze pracują. Dobrze pasuje. My reprezentujemy naszą kulturę. Jest pan taką szarą eminencją Teksasu i najważniejszym człowiekiem w polskiej wspólnocie. A teraz pana wizyta w Polsce, no to będą konkretne projekty. To rzeczywiście, jakby pan powiedział trochę o tych projektach, żeby się nasi widzowie trochę dowiedzieli. Ja dużo pracuję tutaj w Polsce. Ja będę powiedzieć, ja pracowałem dużo teraz po 11 lat. Już byłem wymianę 800 ludzi. 400 Polaków i 400 Teksańczyków. Było wymianę. Było rządu, była akademia, profesory i było studentami, runików, było biznesmen. I to było dużo, i artysta, i muzycja. Było dużo takie coś wymiany. So teraz w Teksasie
bardzo się nauczyli, gdzie Polska jest, co jest tutaj. I mamy bardzo dużo, oba dwa strony są konserwatywne. Mm-hmm. I bardzo się podoba. Mój szef tutaj był teraz, on wyjechał dzisiaj rano. I bardzo się podobał, co on widział tutaj. To jest członek rządu On jest naszym rektorem, rektorem na uniwersytecie. On bardzo był impresjonowany, on zobaczył tutaj. On rozmawiał Adam Mickiewicz University, Poznań University tam. Byliśmy tam, Mikołaj Kopernikus w Toroniu, rektorem SGGW, Michał Zasada tam rozmawialiśmy. Niedzielę byliśmy w rektorium tutaj, rolnictwo w Krakowie i dzisiaj rano ja byłem w AGH. Ale też spotkaliście się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Zeszły tydzień, czwartek, cały dzień było takie spotkanie, było trzy duże spotkanie. I ja rozmawiałem pewnie sześć innych ministrów i ludzie z Sejmu i tak dalej. I wtedy ta prezes na radę do prezydent Duda. I też mieli prywatne takie spotkanie z nim też. I rozmawialiśmy sobie, co jest połączenie, więcej współpracy i jak będzie przodu, jak to będzie wyglądać. Czyli teraz już z tego będą konkretne efekty? Czyli będzie wspólne kształcenie studentów? Tak, tak. Tak, już mam taki wymiany program, ja mam z rolnikiem, ale teraz uniwersytet chce otworzyć coś inne, coś więcej, te wymiany studentami. To uniwersytet, co ja mówiłem dzisiaj, ale jest otwartymi na system Uniwersytetu Polskiego. Okay? Ale też będzie większa współpraca Teksasu z Polską, tak? Tak, tak, będzie. Ja mam jakiś projekt, ja powiedziałem ministrów Czarnek, ministrów Gliński, ministrów Rue i tak dalej, i mój przyjaciół, minister Ordonowski tam też był i siadaliśmy i ja powiedziałem, ja mam taki pomysł. Ja chcę zrobić się jakiś magistrat z university, rolniku, energii i prawnik. Mm-hmm. I mamy szkoła tam, Texas A&M University, gdzie jest ta Bush szkoła na rządu i public service, jak się mówi public service. Służba publiczna. Tak. I mogę mi tak zrobić na Zoom. Oni mogą zabierać te klasy. I tam mamy takie profesory, te były takie advisors, the presidents, są taki ekspert na międzynarodowy, eksperty na samym świecie. I ja chcę zrobić taki program z SGGW, albo tutaj w AGH, tak International Food Policy. I te studentami mogą tutaj mieszkać. Za drogo to jechać tam i poszukać też mieszkańcy i tak dalej. One mogą tutaj się nauczyć i być wiązane w Texas A&M University też. I to mogą zrobić z energy security. But ja pomagałem ministru energii tutaj i naszym governor połączyłem te pierwszy statek, to szło na łóżcie. Z gazem. Tak, z gazem. Z gasem było. To było teraz już 4 lata temu. Było w czerwcu 2017. Pan to załatwił? Tak. Ja połączyłem tego, tak. Bo muszę powiedzieć jedną rzecz. Pan Jim jest bardzo skromnym człowiekiem i nie mówi o pewnych sprawach, ale jest, można powiedzieć, szarą eminencją bardzo wielu przedsięwzięć związanych z Teksasem. I ten pierwszy transport gazu był z Teksasu? Mm-hmm, z Teksasu. Sabine Pass, to był teksański gaz. Ja byłem tutaj w Polsce 5 lat przed tym, pierwszy statek był tutaj. Ja widziałem, słyszałem, co oni budują, takie Świnoujście, terminal. Tak. Ja powiedziałem naszym marszałek, my mówimy governor w Teksasie, to był Rick Perry wtedy. I ja powiedziałem jego prawej ręka. Ja mówię, ja cię zaproszę tutaj, zobaczcie, co oni robią tam. Oni robią na większego terminal na samym Baltyka. Mm-hmm. I my mamy gaz do sprzedania tutaj i mogę mi pomagać takim energy security. So oni mogą kupić tu, gdzie jest tańszy i my nie skręcimy tego. jesteśmy otwarty na biznes. Diversification. Dokładnie, dywersyfikacja, tak. Mm-hmm. On przyjechał z nami, to był prawie rynka, Rick Perry. On przyjechał tutaj 6 razy z nami. Mm-hmm. I połączyłem, gadamy, on wiedzieli, to jest prawda, budują tego tam.
I wtedy minister rolnictwa, wtedy 5 lat temu przyjechali do Teksasie. Ja powiedziałam kogo, you know, ja dostałam informację, kontakt. Because naszym Rick Perry mi dał tego informację, połączył mnie i wtedy oni sami wszystko zrobili. Ja byłem po drugiej ścianie, na drugiej stronie ściany i połączyłem wszystko. Facilitator. Tak. To facilitator, tak. To tak, szara eminencja może być tak właśnie nazwana. Ten projekt ja zrobiłem teraz, ten Bush School i AGH, i SGGW, to ja też będę facilitator na tego. Okay? To jest mój pomysł, ale oni będą tego zrobić. Ja będę pomagać, ale... W tej szkole liderów, jacy ludzie z niej wychodzą? Dla mnie? Ja. Ja mam 3 instytucje. Jeden jest na rolnictwo, na policy i issues. Jaki problem z mami tam w Teksasie? Oni się nauczą. Ja nie jestem na lewo i na prawo stronie. Ja powiedzę te informacje i oni są dosyć mądre, to złapić, co jest dobre na oni, jak oni będą się myśleć o tym. Drugi instytucie ja mam na profesora. On profesora się nauczył, jak być głównym miejscem, tam tak rektorem, dyrektorem i tak dalej. Zarządzać. Tak, dokładnie. I trzecia jest wymiana program, co ja mam. I czwartego program, ja jestem reprezentacja na extension na międzynarodowej, kiedy mamy gości w Wietnam, Japan, Chinia, Polsce, na świecie. Ja pomogę i ja pokazuję Teksasie, co oni chcą się zobaczyć, ja otworzę i pokazuję. Jedna rzecz jest ważna, w której bierze także udział pan Krzysztof Gajda. Tak, to jest mój przyjaciel. I też działacz polonijny w Teksasie. Tak. To jest pomoc polskim chorym dzieciom, które przyjeżdżają do Teksasu na operacje. On bardzo dużo pracuje na tego. I to jest ważne też, bo on pomaga się nauczyć lekarzem. Jak my robimy takie nowe techniki i tak dalej. Tak. I wtedy wracam tutaj i oni mogą tutaj pomagać się dzieci, które mają taki problem. Bo to jest super, co Jan Krzysztof Gajda robi tam. To jest dobry wymiany program. I to też Polonia chicagowska już od lat kontynuuje. Są szkoleni lekarze polscy w najnowszych technologiach medycznych. Przyjeżdżają tutaj i mogą je wykorzystywać. Ale także przywożone są dzieci w bardzo trudnych przypadkach, które są operowane w klinikach w Teksasie, które są na bardzo wysokim poziomie medycznym. To wszystko załatwiają właśnie działacze Polonii w Teksasie, o czym się bardzo mało mówi. A teraz porozmawiajmy o Teksasie dziś. Teksas różni się od Kalifornii czym? Jest dobre, Zinie. Jesteśmy jeszcze bardzo konserwatywni w Teksasie, ale jesteśmy otwarty. My tak powiedzimy, zaproszeni wszyscy, witamy wszyscy w Teksasie, ale te pomoc, gdzie ty uciekałeś, ustawi tego tam. I czemu Teksas jest taki dobry ekonomii mamy i dobre pracy mamy, jesteśmy otwarty na biznesa. Mamy niskie podatki, niskie mieszkańce, niskie to życie tam, a nie ma taki state income tax, nie mamy. Dochodowego podatku. I takie regulacje nie tak dużo. I mało prawa. Małe prawa, tak. To jest bardzo ważne i otwarty na biznesa. I dużo biznesa, 2 lata temu było 1800 biznesów uciekały Kalifornię. No właśnie, I więcej przyjechali do Teksasie. Teksas staje się stolicą filmową powoli. Tak, filmowa też jest. And technology też jest. Jesteśmy w nowej Silicon Valley. Jedno ważne miejsce jest z Kalifornii. Ale Teksasie bardzo szybko się rośnie. Tam Austin jest takie nowe, takie koła tam jest na Silicon Valley. Taki drugi Silicon Valley jest. Tak. I na filmie też. No i wreszcie muszę zapytać, jak sytuacja z pandemią w Teksasie? Było bardzo nisko i teraz do góry idzie, troszkę idzie do góry za szybko. Ja nie wiem czemu, ja nie jestem lekarzem, ale jest za wysokie, ja myślę. Ja byłem szczepiony 3 razy już, żona też, mój mama i tata, ja mam 2 takie Moderna, była w zeszłym lutym i 2 tygodnie temu ja mam 3. Ale dużo tam w Teksasie jest, nie musisz to zrobić, to jest dla ciebie.
Czyli nie ma obowiązku noszenia masek na przykład. Tak. Maski niepotrzebnie, aby każdy biznesa mogą zrobić jej policy. Mhm. Oni, you know, oni ci powiedzą, tak. Ty musisz nosić, ale na więcej jest, w Teksasie jest, na więcej nie noszą. No, ale nie administracja noszą. Bidena teraz prowadzi taką ofensywę, żeby był przymus szczepienia masek wszystkiego. Jak to jest w Teksasie? Nasze gawne mówi, to jest na każdy człowiek jest jej pomyślanie. So on, wolność. Tak. Można powiedzieć, że Teksas jest wolnościowy. Ja bardzo się podoba Teksasie. Ja jestem bardzo dumny, jestem Teksańczykiem. Jestem bardzo dumny, jestem Polakiem. Mhm. Tak mówiąc o historii, w Alamo nie odnajdziemy Polaków, ale już w innych bitwach tej wojny byli Polacy. Ale nie by było za te Polaków, te przyjechali i były zaproszone. Zaproszone. Oni byli tutaj na ten listopadzie. Powstanie listopadowe. Tak. I uciekali i przyjechali do Galicji tutaj. Do Galicji, tak. I wtedy Tsar Rusza, oni tutaj byli, oni wtedy uciekali do Nowego Jorku. Było 235 osób. 235. Po powstaniu listopadowym uciekali do Teksasu. Uciekali do Nowego Jorku. I wszyscy byli uczucielnie na wojska szkoły w Warszawie. Mhm. Mieli takie, you know, experience, takie szkoły mieli. I 44 uciekały wtedy, pojechały do New Orleans. Naszym Sam Houston, general, wiedział, oni tam są, so on zaprosił. I oni przyjechali, pomagali naszym Teksańczykom na tym wojna w Meksyki, Teksasie. I ja wiem, że oni dużo pracowali i pokazali, się nauczyli. Bo na więcej te ludzie, które były na wojska nasze, były rolników. Oni nie mieli takie experience. Szkoła też tak nie mieli. Oni tam farmerzy. Farmery byli. So ja wiem, oni się dużo pomagali. I dlaczego ja myślę, że my wygraliśmy San Jacinto. To była ta ostatnia bitwa. Wygraliśmy. Było 18 minut. To wszystko. My na naszym stronie Teksasie nie zgubili nikogo. Na Meksyk zgubili. Oni siesty byli, na trzecie południe było. To było 15 południe po polsku języku. Tak. Ale 15 południe siesty zrobili. Było taki surprise attack. Było i było 18 minut. Ale Santa Ana, the general, na Meksyk stronie uciekł. Ten nic. So oni mieli, on poszedł do Meksyk. Ale na drugi dzień oni złapili go, aby nie wiedzieli, oni nie wiedzieli wtedy i Jan Felix Warzyński był ten Polakiem. On był z tej grupy, te złapili ten Santa Ana. I oni nie wiedzieli, kogo to był, bo on nie miał te uniform, jak się mówi, te stroje. Mundur. On był tak, wyglądał tak wiżnak, albo coś, taki peasant tak wyglądał. On przyszedł na te miejsca, gdzie wszyscy byli tam i te Meksyki ludzie tak zrobili do niego i wtedy oni wiedzieli, oni kogoś ważny był, bo nie wiedzieli, kogo to było i wtedy był Santa Ana, złapili. I wtedy on wypuścił Teksasie i wtedy zrobiliśmy ten dzień, był pierwszy dzień, byliśmy kraju. Nie stanu, byliśmy kraju 9 lat. 9 lat niepodległy Teksas. Tak, i 4 inne prezydencje mieliśmy. I wtedy połączyliśmy w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego szybko nie zrobiliśmy? Bo jeszcze dużo pieniędzy musi zapłacić na tę wojnę. Kiedy tego było zrobione, byliśmy zaproszone do Stanów Zjednoczonych. A teraz sytuacja Teksasu, zwłaszcza jeżeli chodzi o kryzys w El Paso, jak wygląda? Mają tam polskie asocjacje. Jest El Paso, Polish Society, jest bardzo aktywnie je. Pewnie mają 70 osób i oni są profesjonalnie. I tam jest, jak się mówi, nasze amerykańskie ludzie wojska tam. Jest takie baza. Wojska tam są. I oni dużo pracują, bardzo aktywnie je. A tam jest kryzys imigrancki teraz, tak? Jest dużo Meksyk ludzi, ale są już drugie, trzecie pokolenie już są Meksyk ludzie tam, ale są na... Ta rzeka jest tak nisko, może chodzić... You know, nie poczuje, mosta nie potrzebujecie. Rio Grande, tak.
Ale to jest dużo, dużo miasta, ale więcej są na Meksyk stronie. Ale jest to dużo takie, ale zawsze tak było tam w El Paso. To zawsze było po hiszpańsku ludzie. Czyli czego możemy się spodziewać po tej wizycie? Czy możemy liczyć na to, że w przewidywalnym czasie będzie połączenie Krakowa z Houston albo z Dallas, Warszawy z Houston, z Dallas? Ja pójdę do Amsterdamu i wtedy do Houston. No ale może trzeba by uruchomić takie połączenie. Gdyby było dobre, a potrzebnie jest więcej biznesa, wtedy będzie połączyć tak. Yeah. Kiedy jest więcej ludzi, you know, będzie, you know, oni, jak się mówi, profit będzie, będzie otworzył. Tak, tak. Dwa lata temu otworzyli do Miami, prosto do, you know, Polskę do Miami. My czekamy, będzie, kiedyś będzie prosto Houston do Warszawie, albo Krakowie, albo tak. I czekamy dlatego coś. I, ten imię był Andrzej Felix Warzyński. Andrzej. Ten emigrant, który walczył. Nie, to był ten ważniejszy tam na tym bitwa na San Jacinto. Jest tak dwa książki. My już poszukaliśmy tutaj na takiej starej biblioteka tutaj. Szklep, starych szklepa, ma śpiewałem te książki. Ja mam te książki. Jest pisane po polsku, ale ja muszę ciebie pomagać, kogoś mi pomagać, kiedy ja nie czyta tak dobrze. Kiedy ja nigdy nie byłem w szkole polskiego, ja się nauczyłem domu, co ja mogę mówić dzisiaj. Ja tak dobrze po polsku nie mówię, ale ja dążę się tutaj w Polsce. No tak, słusznie. A co pan chce, jakie ma pan marzenie, jeżeli chodzi o właśnie stosunki Teksasu z Polską? Co się może stać takiego, co by pan chciał? Chcę zrobić? No. Jest otworzyć ten projekt z AGH i SGGW, ten magistrate program na międzynarodowy. Połączyć te oba dwa, wtedy te studentami mogą się nauczyć the policy, międzynarodowy policy, national security, fiber optics i tak dalej. I food policy, international policy. Jest świat jest mały teraz. My wszyscy jesteśmy związane. COVID tego pokazaliśmy. My wszystko tak szybko jest związane. Te COVID wszystko poszło na świat było bardzo szybko. Informacja teraz jest bardzo szybko. My wszyscy jesteśmy tak blisko związane. Świat jest mały. I co ja chcę powiedzieć? Polaków musi pracować razem. W całym świecie. W całym świecie. Ja tak zawsze mówię. To jest trudno, to jest ciężko. My wszystko nie myślimy do samo, bo to jest dobre. Wtedy i nie pomóż będzie. Słyszy się każdego. Słyszy. Nie muszę tak pomyśleć też, bo ja mogę coś nauczyć na każdy człowiek. Ja wszystko nic nie wiem. Nikogo nie wie wszystko. Bo my musimy słyszeć, co drugi ludzie mówią, a wtedy pracować razem. I jak się mówi, główny głos będzie, jeśli pracujemy razem. I nie tu i tak, i kuci tak i tak dalej. Jest ta jedna Polska, jedna Polonia i musimy pracować razem. Daj Boże. Bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że to nie ostatni nasz kontakt. Może następną rozmowę przeprowadzimy w Teksasie, jak Pan Bóg da.